Dobry. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na lekcję. Dziś kontynuujemy temat łąki, majowej łąki, więc zapraszam Was do poznania dalszego mieszkańców łąki, jak również poznania nowego zapisu pewnej głoski oraz troszkę będziemy mówić o ważeniu, o wadze. Zapraszam. Rozpoczynamy wierszykiem Wiosenna łąka. Posłuchajcie uważnie tego wierszyka. Możecie nawet zamknąć oczy i wysłuchać, jak będę czytała. A dlaczego? Wszystko się wyjaśni, kiedy skończę czytanie. Wiosenna łąka. Miły jest poranek na zielonej łące, gdy w kropelkach rosy kąpią się zające. Mrówki zaczynają biegi pośród trawy, a biedronka żuczka prosi do zabawy. Do słonka wesoło mrugają stokrotki, bąk leci do bąka na wiosenne plotki. Berka fruwanego bawią się motyle. Zatrzymaj ten obraz, choć na jedną chwilę. Obraz tak pięknej wiosennej łąki sobie zatrzymujemy w głowie. I wtedy, kiedy będzie nam smutno lub źle, lub będzie deszcz padał, będzie nieprzyjemnie, można zamknąć oczy i przywołać obraz pięknej, kolorowej, wiosennej łąki. Zaraz będzie nam lepiej. Za chwilę posłuchamy innego wierszyka. Ten wierszyk przedstawi nam kogoś. Słuchajcie. Jest tu pewien znak. Niebieska nitka lubiła taniec. Nietoperz Maniek wolał latanie. Latał w niedzielę i w poniedziałek, w czwartek i w piątek nie latał wcale. A w tym wierszyku, nieco przesadnie, jest pewien znak. Kto go odgadnie? Pomogą Wam jeszcze podkreślone wyrazy. Niebieska. Taniec. Nietoperz. Maniek. Poniedziałek, nie, nieco, przesadnie, odgadnie, latanie, niedzielę. Jakiż to znak się ukrył w tych wyrazach? Dobrze słyszę. Ni, ni, ale ni. Przez i zmiękczone. Super. To teraz możemy już się tą naszą literką, głoską zająć. Będzie tu pasował nam wyraz jaki? Niebo. Bo mamy ni, e, tak? Niebo. Dzielimy na sylaby. Nie, bo. Nie, bo. W którejś to sylabie znajduje się ni? W pierwszej. Wybrzmiewamy wszystkie głoski. Ni, e, by, o. Niebo. Ile głosek? 4. Sprawdźmy, ile liter ma ten wyraz. I już liczymy. 1, 2, 3, 4, 5. 4 głoski, 5 literek. Dlaczego taka różnica? Dokładnie tak. Ni, zmiękczone przez i, to jakby dwuznak. Mamy jedną głoskę, ni, ni, ale piszemy dwie literki. I stąd jest ta różnica, 4-5. Pamiętacie zmiękczenia, które już poznaliście, jak si, ci, zi. Też są czasem zmiękczone przez i ta sama jest zasada. Jaka? To za chwilę ją przypomnijcie sobie. Inne wyrazy, które zawierają jeszcze ni zmiękczone przez i. Kolor niebieski. I niebieskie niezapominajki. Konie,
przykład tutaj o konie. I śniadanie. To teraz przyjrzyjcie się tym cząstkom tych wyrazów, które zostają podkreślone. I co tutaj od razu można zauważyć? Że po głoskach miękkich, które są zmiękczone przez i, następna to samogłoska. Tu wszędzie jest samogłoska. Czyli jest to ta zasada i podobna zasada, która obejmowała poprzednie zmiękczenia przez i, jak ś, ć, zi. Tam, gdzie było zmiękczone przez i, następna była samogłoska. Sprawdźmy, jak to się ma. Mamy tu pomieszane wyrazy, gdzie zmiękczenie jest przez kreskę i przez i. Spróbujmy wybrzmieć wszystkie głoski w tych wyrazach i policzyć je. Zaczynamy. Banika. By, a, ni, k, a. Pięć głosek. Ile literek? Policzcie. Też pięć. Sprawdzamy wyraz koniec. K, o, ni, e, c. Pięć głosek. Liczymy literki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bo jest tu ni, dwuznak, przez i zmiękczone. Teraz mamy słońce. Wybrzmiewamy. S, ły, o, ni, c, e. 6 głosek. Ile liter? Tak, też 6. Wyraz kaczeńce. Liczymy. K, a, cz, e, ni, c, e. 7 głosek aż. Liczymy literek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jak to się stało, że mimo to, że ni jest zmiękczone przez kreseczkę, mamy taką różnicę? A właśnie, pojawił się nam tu dwuznak 3. I stąd ta różnica. I ostatni wyraz niebieski. Wybrzmiewamy. Ni, e, by, i, e, s, k, i. 8 aż. Liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I już jest różnica, bo zmiękczenie jest przez i, czyli dwuznak. Sprawdźmy, czy wszystko dobrze, żeśmy policzyli. Tu jest różnica, bo jest ni, zmiękczone przez i. Tu jest różnica, bo jest 3 się akurat pojawiło. I tu jest ni przez kreskę. I zobaczcie, od razu też to jest to widoczne kolorami, jak jest zaznaczone. Kiedy jest kreseczka, to jest następna spółgłoska. A jak jest i, to następna jest samogłoska. Moi drodzy, proszę teraz skupić się, bo za chwilę dalsza część jeszcze o głosce dwuznaku ni. Ale już sobie powiemy, jak się pisze. A tutaj, zobaczcie, są trzy punkciki. To są zadania, które będą oczywiście na bloku. Sprawdźmy, co się kryje pod tymi linkami. Nie wszystkie zadania będę robiła, tylko troszkę je tu Wam przybliżę, objaśnię. O. Na pierwszym mamy znaleźć ni przez kreseczkę zmiękczone i po prostu kliknąć, tak? To ni. Tutaj mamy z kolei znaleźć ni, ale zmiękczone przez i. Wybierz prawidłową odpowiedź, klacz to. Konik rodzaju męskiego, młody konik, konik rodzaju żeńskiego. No oczywiście, że jest to klacz to mała, mama takiego małego źrebaczka, czyli jest to konik rodzaju żeńskiego. Dobra. Dalej. Nie wiem, czy to będziecie wiedzieć, to Wam trochę tutaj podpowiem. Mamy nazwy stęp, kłus, cwał, galop. Oznaczają chody koni. Mamy ułożyć te nazwy od najwolniejszego, tak, chodu konia do tego, gdzie to jest najszybciej się porusza koń.
No i ja Wam tu podpowiem, że najwolniejszym to jest stęp. To jak tak sobie idzie konik. Tam, tam, tam. Bo tam jest kus, dobrze. I tu jeszcze jest taka różnica. Galop i cwał. Tak, i to jest właściwy porządek sposobu poruszania czy chodu konia. Możemy sobie sprawdzić. O, udało mi się. Kolejne zadanie. Tu trzeba odczytać zagadkę. Co to jest? Silna jak miłość, a nią nie jest. Dobrze, będę podpowiadać przy. No spróbujcie, to podpytajcie się kogoś. Tu jest też zagadka. Co to jest? Pomaga mierzyć długość. Może masz ją w piórniku. Bo już wszyscy pewnie wiedzą. No i tutaj będziecie mieć wszystkie punkciki policzone. Ja tutaj widzicie, już mam policzoną to jedno zadanie. Czyli już wiemy, na czym będzie polegało to. I jeszcze sprawdzimy tutaj trzeci link. Sortowanie to inaczej układanie. Tu mamy, macie poukładać wyrazy. Które są, zawierają ni przez kreseczkę zmiękczone i te, które zawierają ni przez i zmiękczone. Na przykład wyraz słońce będzie tu. To jest proste, bo jest wszystko napisane, tylko je trzeba pogrupować, co je można czytać głośno, te wyrazy. Czyli tutaj się ukryły takie ćwiczenia utrwalające głoskę ni jak koń i ni jak niebo. Zobaczmy, jak piszemy ni. Obejrzyj animację pokazującą, jak prawidłowo napisać spółgłoskę miękką. Tak, tu bez odrywania rączki piszemy n i łączymy od razu z i. I dopiero na końcu stawiamy kropeczkę nad i. Przy wielkim ni, wielka jest literka n. Natomiast i już jest mała. Już tu wszystko wiemy. A teraz bardzo Was proszę, abyście otworzyli ćwiczenia. O, otwieramy ćwiczenia na literce nie w znaku. Mamy. To teraz sobie poczytamy wyrazy, które są do góry napisane pod ilustracjami. 3-4. Niebo. Teraz wy. I razem. Cie. Nie. Tu mamy w czytaniu pierwszym utworzyć sylaby. Ni i łączyć z samogłoskami. Tak macie już pierwszą napisaną nie. Tu będzie nie. Tu niu. Niu. Nio. Nią. I nią. Jak to będzie wyglądać? O, proszę bardzo. Tu mamy, ja już przygotowałam sobie. Tak będą napisane pięknie przez Was sylaby tutaj, w tym miejscu. Jeszcze raz przeczytamy. A może zrobimy tak. Taka zabawa będzie. Pierwszy raz przeczytamy bardzo wolno, drugi raz bardzo szybko, a trzeci raz od końca. Możemy? Czyli czytamy teraz bardzo wolno wszystkie sylaby. Zaczynamy. Nia. Nie. Niu. Niu. Nio. Nią. Nię. Jeszcze nawet można melodię ułożyć, zaśpiewać.
No to teraz będziemy czytać szybko. Uwaga, skupić się, przygotować. Czas, start. Nia, nie, niu, niu, nio, nią, nię. Może wy potraficie jeszcze szybciej przeczytać. A teraz czytamy normalnie, ale od końca. Proszę. Nię, nią, nio, niu, niu, nie, nia. Dobrze. Myślę, że już macie napisane. To teraz zadanie drugie. Mamy ułożyć sylab, wyrazy i podpisać nimi ilustrację. Oj, tutaj wszyscy wiedzą, to jest aniołek. A, nio. I tu mamy, zobaczcie, sylaby nio, nio, łek, aniołek. Tu. Śnia, da, nie. I ostatnie. Sło, nie. Wszędzie ukrywa się to ni przez ich zmiękczone. I wszędzie, tak jak tu, ja jeszcze tylko wezmę te sylaby, żebyście... Wszędzie jest samogłoska po zmiękczeniu. Nio. O, jest samogłoską. Podobnie jest tu e i też e. To proszę pięknie napisać te wyrazy pod obrazkami. Przyjrzyj się uważnie ilustracjom. Korzystając z wyrazu w ramce, powiedz, czego nie ma każde z dzieci. Uzupełnij odpowiednio zdania, czyli mamy tu trzy wyrazy. Cienia, grzebienia, konia. I tu już jest napisane. Ewunia nie ma. Co jej tu brakuje? Ma siodło, a nie ma konia. Dobrze. Renia nie. Nie ma. No jak myślicie, jaką czynność wykonuje? Czesze się, czyli nie ma. Grzebienia. Zwróćcie uwagę, jak się pisze wyraz grzebień. I dalej. Henio nie ma. Oj, uciekł mi wyraz. Konia. No patrzcie. Coś tutaj. Nie mogę ruszyć tym wyrazem. A dlaczego? O, bo już ten wyraz był użyty. Widzicie? Jaka mądra książka. Henio nie ma cienia. Cienia. I mamy trzy wyrazy, trzy zdania. Pamiętamy zdanie? Wielka litera, kończymy kropką. Więc czytamy jeszcze raz. Ewunia nie ma konia. Renia nie ma grzebienia. Henio nie ma cienia. I na dole, w ćwiczeniu czwartym, mamy wykreślić wszystkie litery ni i odczytać pozostałe wyrazy. I potem je zapisać tu na dole w linii. Zapisz utworzone z nich zdanie, na końcu postaw kropkę, czyli wykreślamy wszystkie ni z kreseczką. I co tu będzie? Heniek. Heniek niesie niebieski, też nie wysiłam, niebieski, niebieskie, bo tu jest E, niebieskie, o, niebieskie okonie. Heniek niesie niebieskie okonie. A co to są okonie? To są ryby. Okoń. Okonie.
To zdanie proszę tu pięknie napisać i pamiętać, że ma być wielka litera na początku, a kropka na końcu. Jak już zapiszecie, możecie zamknąć na chwilę ćwiczenia. Potem jeszcze do nich wrócimy. Więc w ćwiczeniach już mamy uzupełnione te zadania, które dotyczyły ni zwieńczonego przez i jako dwuznaku. A teraz zapraszam do rozwiązywania zagadek o łące. No, tutaj nam się... Zielony dywan, na nim kwiatów tyle. Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle. Czy wiesz, co to za miejsce? Tak właśnie, dziś wyruszymy na łąkę. Ciekawe, jakie zwierzęta tam spotkamy. Jesteś ciekawy? Wyruszamy. Wolno, wolniutko chodzi po świecie. Swój własny domek nosi na grzbiecie. Tak, to ślimak. Lata nad łąką piękny jak kwiat. Swoim kolorem zachwyca. I zapomina w nich cały świat, że wcześniej była to gąsienica. Powrócił do nas z dalekiej strony. Ma długie nogi i dziób czerwony. Któż to taki, wiecie może? To właśnie bocian we własnej osobie. Kiedy jest początek lata, z płatka na płatek lata. Dzięki jej pracowitości miodek w domu mam dla gości. W nocy widzi i poluje, często głośno pohukuje, a gdy z rana słonko wstaje, na spoczynek się udaje. Jestem mała i zielona, w trawie całkiem zanurzona. Moim hobby jest pływanie, stylem moim pływają panie. Lubię także rechotanie, tego już nie lubią panie. Cały szary podskakuje, za kapustą wypatruje. Przed lisem ze strachu drży i ucieka raz, dwa, trzy. Już poznaliśmy niektóre zwierzęta, które można spotkać na łące. A teraz Was poproszę, abyście otworzyli podręcznik. Już mówię, na której stronie, sobie tutaj przypomnę. Jest to strona 12 i 13. Tak, poszukajcie. No właśnie. I tutaj też mamy majową łąkę. Zobaczmy. Nie. Popatrz, Kuba! Łąka wygląda jak kolorowy dywan. Łąka jest teraz zielono-żółta, bo kwitną żółte pierwiosnki lekarskie, jaskry, kaczeńce. A wiesz, że kaczeniec to nazwa popularna knieci błotnej? Przeczytałam o tym w encyklopedii. A mlecz to... Mlecz to mniszek pospolity. Ja też zaglądam do encyklopedii. Patrz, buba! To łąkowy grajek, czyli pasikonik zielony. Jest tu też mnóstwo os i wielkich bąków oraz kolorowych motyli. No i biedronki, naprawdę dużo biedronek. A tutaj pająk zbudował pajęczynę.
pułapkę na muchy i inne owady, którymi się odżywia. Mógłby wyłapać wszystkie komary. Uważaj, zaraz nadepniesz na tę małą żabkę. Jest taka zielona, że w ogóle nie widać jej w trawie. Za to widać tę ropuchę. Patrz, poluje na ślimaka. Ojej, jaka duża. Cicho! Popatrz, gniazdo wśród traw. Ciekawe, jaki ptak zbudował gniazdo, swój domek, tak nisko. Jak to jaki? Przecież czytałeś encyklopedię. Oj tak. I wiem, że świergotek łąkowy i pliszka siwa budują gniazdo wśród wysokich traw. Zastanawiam się, który z nich zbudował właśnie to gniazdo. Lepiej nie podchodźmy bliżej, bo możemy je niechcący zniszczyć. Patrz, patrz, Kuba! Tam biegnie zając! Rzeczywiście. A może będziemy mieli szczęście i zobaczymy jelenia, dzika albo lisa. Na łące? Tak, na łące. Przychodzą tutaj z lasu, żeby się pożywić. Popatrz, tam jest mnóstwo kopców usypanych przez krety i norek myszy polnych. A wiesz, czym żywią się krety? Tak, wygryzają dziury w skarpetkach niegrzecznym dziewczynkom. Świetnie się składa, bo ja jestem grzeczną dziewczynką. A skoro nie wiesz, czym żywią się krety, to ci powiem: owadami oraz dżdżownicami. Wiem, w glebie żyje ogromna liczba dżdżownic i owadów i jeszcze bakterii i grzybów i wszystkie te organizmy przyczyniają się do wzbogacenia gleby w sole mineralne wykorzystywane przez rośliny. Mądrala, lepiej wyjmij już ten album, który przez cały czas chowasz pod swetrem. O, proszę, Kuba i Buba nam tutaj bardzo duże wiadomości przekazali. Tak, ale rzeczywiście bardzo dużo owadów przede wszystkim żyje na łące i nie tylko wśród traw i na kwiatach, ale także w ziemi. Tutaj mamy przedstawione różne zdjęcia różnych zwierząt. Posłuchajmy, jak się to rozpoznać, czy to jest pasikonik. Posłuchajmy pszczoły. No tam chyba nie była jedna pszczoła. Zobaczmy, co tu mamy za muzykę. Tak prawdopodobnie słychać melodię o majowej łące. Wszystko jest takie dźwięczne, kolorowe, radosne i jasne. A tu jeszcze posłuchamy czajki. Wszystko, co tutaj się dzieje na łące wiosną, to rzeczywiście czasem by można mieć wrażenie, że to jest taki ogromny bałagan i chaos, ale tam każdy wie, co ma robić i gdzie jest jego miejsce. I jeszcze fragment filmu. Mam nadzieję, że oglądaliście Przygody Borówki, który wylądował u swojej kuzynki na łące. Przez chwilę oglądamy tylko. A wiesz, Borówko, skąd wzięła się łąka? No, coś tu się podziało, zobaczmy. Mam nadzieję, że oglądaliście chociaż kawałek tego filmu, bo tu rzeczywiście jest mnóstwo interesujących rzeczy o łące. Pani będzie opowiadała
o owadach. Tylko na moment jeszcze ją uruchomię. Koniczynka ma rację. Na blogu jest cały film o łące i skrzacie borówce. I o wszystkich zwierzętach i roślinach na łące. Więc dużo już wiemy o łące i jej mieszkańcach. Ja tutaj szybciutko, musimy się teraz cofnąć, zaraz wam powiem na której stronie. No, zrobimy dzisiaj tylko kawałek. Otwórzcie ćwiczenie na stronie 12. Sprawdźcie, czy to jest ta sama strona, co ja mam otwartą. Tak? Mamy 3 ilustracje. I trzeba ułożyć do tej ilustracji zdania. Tu z tych wyrazów, które są. Bardzo pomogą nam te ilustracje, bo na pierwszej co się dzieje? No kwitną. Stokrotki. Piękne, małe kwiatuszki. Stokrotki. Na drugim fruwają motyle. I ptaki wysiadują jaja. To wszystko się dzieje wiosną. Mamy? Dobrze. To odwrócimy. I tu. Macie się przyjrzeć, podpisać obrazki. I mamy pokolorować tylko te zwierzątka, o których jest mowa w wierszyku, który wam na początku czytałam. Ja za chwilę go przeczytam jeszcze raz, tu ze swojej książki papierowej, a wy w tym czasie będziecie mogli poszukać i zaznaczyć sobie, o których to jest mowa w wierszyku w zwierzątkach. Już zaraz wam przeczytam. Okay. Ale zanim przeczytam wierszyk, sobie nazwiemy te wszystkie rośliny i zwierzęta. Pierwszy to jest tulipan. Dobrze. Dalej. Motyl. Bocian. Tak. Biedronka. Tu mamy kreta. Mrówka pracowita, zając i stokrotka. To teraz ja czytam wierszyk, a wy sobie możecie zaznaczać, o jakim to tutaj zwierzątku jest mowa. Miły jest poranek na zielonej łące, gdy w kropelkach rosy kąpią się zające. No już wiemy. Zające. Mrówki zaczynają biegi pośród trawy, a biedronka żuczka prosi do zabawy. Czyli wiemy, biedronka i mrówka. Do słonka wesoło mrugają stokrotki. Bąk leci do bąka na wiosenne plotki. Stokrotka. Bąka tutaj nie ma. A tak naprawdę nie mówi się bąk, tylko trzmiel. To jest tak, trzmiel. W berka fruwanego bawią się motyle. Zatrzymaj ten obraz, choć na chwilę. I jeszcze tutaj nam zostały do pokolorowania motyle. O tych zwierzątkach i roślince, czyli o stokrotce jest mowa w wierszyku. I zadanie, które was czeka w trzecim ćwiczeniu. Macie z elementów ułożyć, elementy są wyklejające, tak? Ułożyć obrazek. I potem przeczytać tu podpisy i zaznaczyć ten, który pasuje do obrazka. Ja zaczniemy to sobie układać. O, tak tutaj już wiemy, co jest na obrazku i czytamy. Zabawy motyli z wizytą u żab, wiosenny bukiet. No, chyba od razu wiadomo, które zdanie pasuje, prawda?
i podkreślamy. I jak skończycie, możecie zamknąć ćwiczenie i podręcznik do języka polskiego. I kolejny duża część lekcji już jest za nami. Teraz tylko mamy sobie coś powiedzieć, niecoś o ważeniu, waga. Już poznaliśmy jednostki miary, czyli mierzymy długość przy pomocy linijki, miar różnych, centymetr, metr, to są jednostki. A dzisiaj mamy zacząć temat dotyczący wagi, czyli ważymy co? Ciężar, tak? Ciężar. Jakie coś jest ciężkie, lżejsze coś od czegoś, czyli ciężar ważymy, waga. Myślę, że każdy już wie, jak wygląda waga. Różne są wagi oczywiście. O tym też będziemy, ale tak jak to sprawdzić, czy kilogram jest równy kilogramowi? No, popatrzmy. Dzień dobry, nazywam się Paweł Sitnik, jestem naczelnikiem Obwodowego Urzędu Miar w Olsztynie. Jak myślicie, po co jest Urząd Miar? Jednym z głównych zadań Urzędu Miar jest zapewnienie spójności pomiarowej. Odpowiadamy za to, aby metr był metrem, czy kilogram kilogramem. Za przykład możemy wziąć Waszą mamę, która chce w sklepie kupić 2 kilogramy pysznych cukierków. Naszym zadaniem jest to, aby waga, na której Pani waży te cukierki, działała prawidłowo. Sprzedawcy mogą przywieźć takie wagi do nas, do urzędu, i my sprawdzimy, czy taka waga działa prawidłowo. W dawnych czasach nie było takich instytucji jak Urząd Miar. Wyobraźcie sobie, że stosowano wtedy tysiące różnych jednostek miar. Na przykład łokieć, za pomocą którego odmierzano różne materiały. W pewnym momencie francuscy uczeni powiedzieli dość. Stworzyli podstawowy układ jednostek miar, w skład którego wchodził metr, kilogram i sekunda astronomiczna. Na bazie układu MKS stworzono Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI, który stosowany jest do dziś, jest ciągle rozwijany. Jak myślicie, a jak sprawdzić? Dobrze, czyli chodzi tylko o to, żebyście zwrócili uwagę, że miary są takie same na całym świecie. To jeden kilogram to jest wszędzie obowiązuje, jeden metr też. A pan tutaj, który pracuje w takim urzędzie miar, dba o to, żeby wszystko działało dobrze i wszystko ważyło kilogram wszędzie i metr mierzyło też wszędzie. Czy jeden kilogramowy równa się jednemu kilogramowi? Służą do... No właśnie, czy jeden kilogram mąki to jest ta sama waga, jakby był jeden kilogram ziemniaków? A jeden kilogram żelaza to tak samo jak jeden kilogram pierza? No oczywiście, że jeden kilogram to jest jeden kilogram. Czym się tylko może różnić jeden kilogram żelaza od jednego kilograma pierza? No jeden kilogram żelaza to może być jaka mała kostka, bo żelazo jest ciężkie. A kilogram pierza to może być ogromny worek, ale to jest kilogram i musi być kilogramem. No właśnie, więc będziemy mówić o ważeniu i o wagach. Tu mamy taką wagę szelkową, że się kłada na jednej szali odważniki, a na drugiej towar. Sprawdźmy, jakie możemy mieć wagi. Krab Mariusz to prawdziwy siłacz. Zawsze ma za sobą parę sportowych hantli. Przedstawię Wam teraz swoje ulubione wagi, których często używa przy sprawdzaniu ciężaru różnych przedmiotów. To jest waga łazienkowa. Tak? Się wchodzi na wagę i wskazówka wskazuje, ile kilogramów się ma, ile się waży. Czy się schudło, czy się przetyło. To jest taka waga sklepowa, ale też taka waga może być czasem w kuchni, tak? Wykorzystywane. To są już takie dokładne, tam też widzieliście na filmie, że taką pincetą pani czy pan
układał takie malusieńkie odważniki, bo to jest taka laboratoryjna, apteczna, tam są bardzo dokładne muszą być, bo jeżeli się tworzy, miesza różne leki, no to musi być bardzo, bardzo dokładna taka waga. Tu mamy, robi pigułki, przygotowujemy syropy, wie jak ważna jest odpowiednia ilość składników leku, aby był skuteczny. Odmierza jest super dokładna waga laboratoryjna. W aptece ma też wagę aptekarską, która idealnie określa wagę ziołowych, na przykład mieszanek. A to są wagi przemysłowe, wjeżdża się nawet wielkimi ciężarówkami i się waży. To wagi przemysłowe służą do ważenia bardzo ciężkich towarów, nawet kilkutonowych. No i ta waga szalkowa, tak, na której kładł się towar, na drugiej odważniki. Była, no ważyła, ale nie była tak dokładna jak teraz te współczesne wszystkie wagi. O właśnie, będziecie też mogli się pobawić potem na blogu. Co trzeba tutaj zrobić? Zważ produkty, które stoją na stole. Jeśli prawidłowo wykonasz polecenie, to każdy produkt zostanie odłożony na właściwe miejsce. Aby rozpocząć ważenie, kliknij przycisk Start. Więc proszę. I na przykład położę ziemniaki. No i teraz mam wybrać, o na przykład, czy to 5 kg jest? Nie. Jest za dużo, bo jest opadła szala. 2. Trochę za mało, więc dołożymy jeszcze 2. O, jest w równowadze. Ważą 4 kg. I tak będziecie mogli tutaj ważyć różne produkty. Więc zapraszam później do zabawy. I jeszcze jedna tutaj zabawa. Co to jest? I macie tu rysunek i musicie kliknąć ten przycisk, który właściwą ma odpowiedź. Co jest cięższe? I zobaczcie, arbuz, kiwi, cukierek. Co jest cięższe? No oczywiście arbuz. Co jest lżejsze niż 10 kg? Tu mamy 2 kg, 14, 20. Czyli mniej niż 10 ma 2 kg jabłek. I tak też będziecie mogli tutaj sobie się sprawdzić i bawić. Nie będziemy tutaj się jeszcze zajmować różnymi linkami do różnych gier i zabaw, bo to będziecie mogli sobie po lekcji poszukać i zobaczyć, o czym są te gry i pobawić się. Tu Wam pokażę, że każdy z Was może sobie w domu taką prostą wagę i zobaczyć, na jakiej zasadzie waga działa, tak? Kiedy było równowadze, te dzióbki wagi, to znaczy, że jest odpowiednia ilość odważnika położona i można było sprawdzić, ile waży towar. Podobna, posłuchajcie, macie taki wieszak do ubrań, dwie torebki i zawieszamy na jednej i na drugiej stronie. Można coś włożyć do torebki i sprawdzić, czy na palcu trzymać, czy się przechyla, w którą stronę, czy stoi w równowadze. Jest to też taka fajna zabawa, można sobie się w sklep i ważenie różne pobawić. Tutaj też mamy... zabawę z ważeniem. O, widzicie? 10 kg. I trzeba teraz ułożyć takie odważniki. Nie mogę, bo nie ma tu, więc muszę ułożyć z tych, co mam. Tak? No, na przykład 10, 8 i 2. Jest 10. I tak można się też bawić. Jeszcze mam do Was propozycję i zachęcam bardzo do niej skorzystania. Tak, tutaj odsunę sobie, żeby... Dzisiaj zapraszam Cię na wspaniałą przygodę. Zapraszam Cię do matematycznego pokoju, w którym czeka na Ciebie kilka matematycznych zabaw i zagadek. Na końcu będziesz musiał czy musiała wpisać kod, który odkryjesz podczas rozwiązywania poszczególnych zadań. Życzę Ci miłej zabawy. Jest to zadanie dla chętnych, jednak serdecznie zachęcam w sumie wszystkich do tego
matematycznego zadania. Takie podobne już chyba było, ja wam proponowałam. Tu tylko wam pokażę. Uciekam, jest to. Są tu różne. Pierwsza jest instrukcja i zobaczcie. Macie wejść do każdego pokoju. Zapoznać się z zadaniem do wykonania. Rozwiązać wszystkie zadania i gdzieś na kartce z boku zapisywać sobie cyfry, które będą potem kodem, hasłem takim, żeby przejść dalej. I tylko jedno tu wam chcę pokazać, na czym to będzie polegało. Rozwiąż zadania i zdobądź pierwszy numer kodu. O, i to trzeba policzyć. 12 i 7 to jest ile? 19, 1 to jest 20, 1, 4, 16. Dobrze. I tak dalej. To trzeba rozwiązywać. To są takie zadania w tym pokoju. W drugim pokoju pewnie będą inne. Trzeba złapać światełkiem liczby. Trzeba jakby latarką szukać. Tu jest 2, tu jest 3 się ukryło. Ale najpierw trzeba obliczyć i poszukać odpowiedni wynik. Nie mogłabym przejść dalej, bo musiałabym rozwiązać to zadanie, tak? No, zobaczymy jeszcze trzecie. Trzeba wybrać odpowiedni obrazek. Który zegar wskazuje wcześniejszą godzinę? Tu jest godzina 10, tu 9. Która to jest wcześniejsza? Dobrze. I tu jest kolejne zadanie. Super zabawa. Nie chcę wam zdradzać, bo to nie będzie już takie przyjemne i ciekawe, kiedy się dotrze do samego końca i się wpisze ten kod. Więc super, naprawdę zapraszam. Nie musicie to od razu dzisiaj robić. Te wszystkie zadania będą na blogu, więc możecie na przykład zrobić to jutro czy pojutrze. Także tutaj jest wiele ciekawych rzeczy, was czeka. I są jeszcze zadania do z ważeniem. Tu jest też będzie kilka propozycji moich właśnie takich zabaw. I jeszcze ostatnie już prawdopodobnie. O właśnie. To ja muszę tutaj troszkę się obniżyć. Moi drodzy, bo za chwilę będzie koniec lekcji. Będę się z wami żegnała i życzyła wam miłego popołudnia. Ale zanim skończę lekcję, to uwaga, uwaga. Będziemy omawiać lekturę pani Joanny Papuzińskiej Nasza Mama Czarodziejka. Czyli macie tydzień i kilka dni na to, żeby może macie w domu taką książkę, może macie własną, żebyście się zapoznali z kilkoma chociaż przygodami, rozdziałami w tej książce. Ale ja wam tutaj ułatwię. Macie pierwszy link, to będzie tekst, jest do czytania, czyli można sobie otworzyć i czytać, ale jest też drugi link. O. Teraz już mogę wrócić na swoje miejsce, bo mi się tu źle patrzy na was. No chodź ze mną. No, nie chcę. A w drugim linku macie tutaj, widzicie, 8 takich kółeczek. Każde kółeczko to jest nagranie jednej przygody, jednego rozdziału. Więc można wysłuchać. Jak nasza mama odczarowała wielkoluda. No i tu już będzie. Czyli ja mam nadzieję, że będzie wam bardzo miło słuchać i czytać książkę Nasza Mama Czarodziejka. Nie jest ona jakaś bardzo gruba i przepastna ta książka, ale możecie czytać wspólnie z mamą, z babcią, z bratem, z siostrą, tak żeby każdy 2-3 rozdziały chociaż przeczytał i żeby znał, o czym ta książka, dlaczego jest taki tytuł Nasza Mama Czarodziejka. Czyli słuchajcie, dzisiaj mówiliśmy o łące, o jej mieszkańcach. Pisaliście ni dwuznak, gdzie n zmiękczone jest przez i. Mówiliśmy o ważeniu. Zaprosiłam was do różnych zadań
i zabaw. No i chyba to dzisiaj już na tyle. Ja się z Wami żegnam i do widzenia.